Seniorzy z Boryczy od kilku miesięcy mają miejsce spotkań. Klub seniora powstał z ich własnej inicjatywy. Są zajęcia dla dzieci, są zajęcia dla młodzieży i jak gdyby powstała taka potrzeba, że seniorzy dopytywali się, a co dla nas? Fakt, że są spontaniczne różne imprezy, które są organizowane w sołectwach z okazji powiedzmy dożyny, Dzień Seniora, ale seniorzy chcą się spotykać codziennie, tak jak to widać tutaj dzisiaj za moimi plecami, ile jest tematów do rozmów przy kawie, a każdy z osobna w domu, no to chyba nie to samo. Dlatego spotkania przyciągają sporą grupę zainteresowanych. Bardzo dużo się spotykamy tutaj w naszej świetlicy w Boryczy. Jest tutaj bardzo nas dużo. Myślimy, że jeszcze może być więcej, ale ludzie jakoś, nie wiem, obawiają się, ale powinni być z nami tutaj, bo jest bardzo wesoło, różne prace. Wyrabiamy różne malowidła, bukieciki, no, gotujemy, pieczemy. Spotykamy się, rozmawiamy. Ostatnio było też i to skupanie pierza i taka też wycieczki różne się organizuje. Po prostu jest tak, że coś się dzieje, że nie tylko człowiek siedzi w domu i jak się mówiłem, powiedziałem przed telewizorem, tylko też możesz poświęcić czas dla siebie. Zawsze ktoś komuś coś przekaże, coś komuś coś zrobi. Coś z kimś tam się uda, tak samo jak my też jeździmy na spotkania, bierzemy tych, co nie mają pojazdu, żeby ich przewieźć i tak dalej. Bo niektórzy powiedzieli, my nie pojedziemy, bo nie mam czym się dostać, nie? No. I dlatego my sobie troszeczkę tak musimy, pomagamy, nie? A przede wszystkim po prostu spędzają wspólnie czas. Tak uważamy, że seniorzy to nie tylko wieloczynnościowe roboty, ale muszą mieć czas dla siebie, prawda? Żeby się rozwijać. No i czucie w swoim towarzystwie wzajemnym, nie? Uczymy się nowych rzeczy, bo wszyscy razem wiemy wszystko. Ten wie to, ten wie tamto i ta wspólnota powoduje, że bardzo dużo wiemy. Ja mimo swojego wieku jeszcze wiele rzeczy odkryłam i ufam, że dużo odkryję. W odkrywaniu i pielęgnowaniu pasji pomaga pani Ewelina, zajmująca się grupą. Przyznaje jednak, że seniorom inwencji nie brakuje. Oni sami wychodzą z pomysłami, z różnymi takimi formami aktywności, jakie chcą spędzać. No bo wiadomo, każdy lubi coś innego. Klub ma działać na zasadzie aktywizacji osób starszych. Klub działa od października. Jest to projekt z mniejszości niemieckiej, z TSKN-u. Prowadzimy różne zajęcia ruchowe, wyjazdy. Ostatnio byliśmy na Dzień Babci i Dziadka w Filharmonii. Wszystkie spotkania są pełne uśmiechu i zabawy. Pokazuje to, że wiek to tylko kwestia umowna, a seniorzy z klubu w Boryczy pozostają młodzi duchem. Yeah!